Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. W kontekście ujawnionych niedawno informacji o tragicznej sytuacji finansowej szpitali podległych bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia pytamy, ilu kapelanów zatrudniają wszystkie instytucje badawczo-lecznicze podległe Ministerstwu Zdrowia? Proszę o wskazanie, jakie jest średnie wynagrodzenie kapelana w tych instytucjach? Jakie koszty roczne w sumie generują kapelani we wspomnianych placówkach? Prosimy o podanie kwot z ostatnich 3 lat. Czy z kapelanami zawierane są umowy cywilnoprawne? Czy programy naprawcze i oszczędnościowe wdrażane w wyżej wymienionych placówkach w latach 2008-2012 dotyczyły etatów kapelanów? Ponadto, ilu kapelanów zatrudniają pozostałe jednostki o charakterze leczniczym oraz socjalnym podległe Ministerstwu Zdrowia? Jakie jest średnie uposażenie tych kapelanów i jakie koszty generują? Ilu kapelanów zatrudniają placówki lecznicze prowadzone przez Akademie Medyczne? Jakie jest przeciętne wynagrodzenie i jakie koszty ci kapelani generują? Czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje danymi, jaki jest koszt całkowity utrzymania posługi duszpasterskiej w całej służbie zdrowia? Dziękuję.